Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu odbył się wernisaż prac Wacława Pomorskiego. Autor przypomniał o swojej twórczości malarskiej oraz poetyckiej. W wydarzeniu uczestniczyła młodzież szkolna wraz z wójtem gminy Jerzym Lewi-Kiedrowskim. W Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu odbył się wernisaż prac Wacława Pomorskiego. Trzeba docenić upór, z jaką twórca konsekwentnie organizuje wystawy, które mobilizują lokalne społeczności do ich zwiedzania. Być może zaowocuje to w przyszłości zainteresowaniem wśród młodych ludzi sztuką, która zmieni ich spojrzenie na teraźniejszość. Bardzo pięknie się czuję, gdy widzę tyle młodzieży z takim zainteresowaniem, w światłach, w oczach mają, oglądają się na obrazy, pytają się, no jest to bardzo przyjemne. Na wystawie oprócz malarstwa mogliśmy podziwiać ekslibrysy. Ta znana technika graficzna nie wymaga stosunkowo dużych nakładów finansowych na zakup materiałów. W tym wypadku liczy się pomysł i ręka artysty. Trzeba mieć jakąś tam pracownię, taki kącik swój. Natomiast co do linorytów i ekslibrysów, to potrzebna jest farba drukarska, kawałek wałka. Są te linoryty takie, które trzymamy czasami pod zlewami i te często są wyrzucane, i także ja też chodzę nieraz po śmietnikach i wyłuskuję te kawałki i zbieram je. No, te prace też wymagają jednak, szczególnie ekslibrysy i grafiki, wymagają jakiejś koncentracji. I dobrze jest, że tutaj te szkoły pragną wziąć mnie na lekcję, żebym im to pokazał, jak to się robi. To jest bardzo, bardzo zaszczytne dla mnie. No a malarstwo to jest pewnego rodzaju taka wizja rzeczywistości, którą się widzi, którą się pragnie wyrazić w jakiś sposób. No i są też różnego rodzaju linoryty, które mają być przeznaczone dla kolekcjonerów. Ekslibrysy również są przeznaczone dla kolekcjonerów. Zgłaszają je osoby prywatne z całej Polski. No i także mogę przedstawić to młodzieży. Tutaj również były pokazane dłuta, na których to się opiera. W Bytowie nie ma stałej galerii, w której można zobaczyć dzieła lokalnych artystów. W Muzeum Zachodnio-Kaszubskim jest stała ekspozycja kaszubskiej twórczości ludowej. Tak więc gminne ośrodki kultury, wypełniając tę lukę, organizują dość często wernisaże wystawy prac rodzimych artystów, co wzbogaca ich ofertę kulturalną. Tak też dzieje się w Tuchomiu. No myślę, że to jest fajna sprawa, że to się dzieje na wsiach, tutaj w tych gminnych ośrodkach kultury, że młodzież ta ma okazję spotkać się z twórcami, z artystami. No i żeby potrafiła zrozumieć, czym jest sztuka w tym świecie codzienności. No myślę, że to jest dobry wpływ tej kultury, że ona się rozszerza, że nie tylko jest w samym mieście, w samym zamku naszym. No i to jest dobrze, że te ośrodki kultury, szkoły zapoznają się z taką dziedziną plastyki, różnych technik plastycznych. No i to będzie, myślę, że będzie to owocować w pracy, w plastyce, w szkołach. W środowisku lokalnych artystów brakuje instytucji, która organizowałaby cykliczne wystawy we wszystkich gminnych ośrodkach kultury. Niegdyś obowiązki takie pełniły domy kultury. Ważne jest, aby lokalni artyści nie tworzyli do tak zwanej szuflady, by twórcy mogli wyjść poza własny krąg. Nasz Bytowskie Centrum Kultury nie zaprasza mnie wcale na takie tam rzeczy, chociaż miałem kiedyś, 2 lata temu, była tam na dole kawiarnia i tam miałem też różnego rodzaju rzeczy.
My naprawdę takiej salki tam nie mamy w Domu Kultury w naszym. Natomiast ja sam staram się, gdzieś tam dzwonię, i czy by nie chcieli tej wystawy mieć. No i mówię im, jakie mam techniki. No także miałem wystawy w Lęborku, w Siemirowicach, w Wicku, właśnie na tych obrzeżach. Natomiast przygotowuje mi pan z Bytowskiego Muzeum na przyszły rok, w kwietniu, mamy zrobić z synem wspólną wystawę. Także jestem im wdzięczny za to, że mam jakiś termin. Jest to też miłe, że zauważają człowieka, że chcą tą wystawę mieć u siebie. No i bo niektórzy nie wiedzą nawet, że czym się człowiek interesuje. Są też spotkania poetyckie, takie, które gdzieś mnie tam zapraszają. No i to jest bardzo miłe. Przy okazji wernisażu Wacława Pomorskiego poprosiłem o informacje o najbliższych planach działalności GOK. Gminny Ośrodek Kultury oraz Centrum Międzynarodowych Spotkań jest znany dzięki pomysłom zaczerpniętych z tradycji kaszubskiej. Animatorem działalności jest dyrektor GOK-u w Tuchomiu, który już dziś zaprasza na ciekawe imprezy, realizacja których odbędzie się na terenie gminy. Rzeczy, które bardzo chciałbym wypromować i na które już w tej chwili zapraszam, to są na pewno turnieje rycerskie, na pewno impreza Święto Swojskiego Chleba u Klemensa Lemana. Zresztą miejsce jest fantastyczne. Cokolwiek bym nie próbował tam zrobić, to tam wszystko fantastycznie się komponuje i wszystko fantastycznie wychodzi. Fantastyczny człowiek, miejsce i tak dalej. Na pewno w tym roku zapraszam także na festyn Kowalski. Tego jeszcze nigdzie, nikt jeszcze tego nie robił. W Nowych Hutach przepiękna kuźnia, która ocalała, która dzięki Bogu nie została wywieziona na złom. Nic stamtąd nie zginęło. Wszystko tak jak Kowal skończył pracę, świętej pamięci pan Brzeski. Całe szczęście, że przejął to syn, który tą kuźnię prowadzi, który zna się na tym fachu kowalskim. I to będzie na pewno też taką imprezą, która będzie, myślę, że w powiecie bytowskim troszeczkę inna. Też chciałbym już zaprosić na festyn nalewki. Festyn nalewki, który odbędzie się w Tągowiu. Od dwóch lat panie w Tągowiu specjalizują się, produkują różnego rodzaju nalewki, które podobnoż od nalewki, które są i na miłość, i na różnego rodzaju schorzenia. Także naprawdę proszę, zapraszam i proszę pilnować, kiedy gdzieś w prasie się ukaże informacja o tym, że ta impreza się odbywa, to proszę przyjechać. Taką nową imprezą, której jeszcze do tej pory nie było, będzie także taki turniej rycerski, festyn, bardziej, no turniej rycerski, festyn, jeszcze do końca scenariusz nie został dopracowany w wiosce Gotów u Klemensa Lemana. To znaczy na terenie tej wioski przyjadą z całej Polski, bo to już jest tak powoli dopracowane, przyjadą różnego rodzaju bractwa rycerskie, gdzie będzie pokaz ciesielki, takie stare ciesielki, robienia placków, tak jak goci. Oczywiście będzie można tego wszystkiego spróbować. Potem na pewno będzie też inscenizacja, jakaś inscenizacja. Na pewno będzie ciekawie.